Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl. Michał Michalski po wielkim zwycięstwie. Takiego otwarcia gali po tobie się spodziewaliśmy. Obaj to z Bartkiem nam dostarczyliście. Przede wszystkim szapoba za to, co tam zrobiliście w klatce. Wielkie gratulacje, Michał. Co jest teraz w tobie? Kurczę, teraz we mnie jest... Był napompowany balon emocji cały czas, teraz jest bum, spuszczenie tych emocji, no co, no kurczę, super, super, że tak poszło, mówię, do tanga trzeba dwojga, Bartek zatańczył ze mną, w wymianie zawsze jest 50-50, ja byłem akurat tym razem z góry, no spotkały się dwa style, co gdzieś tam nie kalkulują, nie wymiękają, nie pękają, no uważam, że ta walka wiadomo zasługiwała, żeby być wyżej w karcie, ale z celów wiadomych była niżej, więc chociaż godne otwarcie, nie? Tego klinczu waszego tam było z 20 sekund może, tak naprawdę cały czas tańczyliście i te pięści latały. To była tylko kwestia czasu, który z was trafi celniej i mocniej, a kilka tych ciosów rzeczywiście weszło i u jednego i u drugiego. Poczułeś moc Bartka Leśki w tych pierwszych wymianach? Tak, poczułem jakiś cios, nie pamiętam, chyba prawy gdzieś w pierwszej czy w drugiej wymianie. Na początku pamiętam było kopnięcie, a w drugiej gdzieś tam wymianie poczułem jakiegoś prawego. Później ta siatka była, rozeszliśmy się. Przede wszystkim chciałem Bartka zmęczyć, żebyśmy i jego zmęczyć i siebie, bo ja wiem, że umiem pracować mocno na zmęczeniu. Mam tego paliwa w baku i chciałem go troszkę podmęczyć, a no wyszło kurczę wcześniej. Super, że tak się udało, że tak się walka potoczyła. No tak jak mówisz, Martynka, pięści latały, no i moja była z góry. Ostatnie 15 sekund na macie, gdy dobijałeś, tak? Wydawało się w którymś momencie, że Bartek jednak skutecznie jakoś jest w stanie się trochę wykręcić, trochę gdzieś tam zblokować te twoje ręce, no ale jak biłeś tą prawą, to potem zacząłeś bić lewą. Świadome to było, czy po prostu wyczaiłeś okazję? Tak, widziałem, że Bartek był cały czas świadomy, że się kręcił, bo oczy widziałem, że był gdzie indziej. Wiedziałem nawet, że jeśli tego przetrwa to i wstanie, to ciężko będzie wrócić po takim czymś do walki. Ale dla niego niefartownie, on mi się odwrócił chyba pod prawą rękę, pod młotki później i już nie wiem jak z tego tak naprawdę uciec, bo jeszcze go zblokowałem i chyba te prawe młotki już dokończyły robotę, bo tam z tymi prostymi nie mogłem się wstrzelić w parterze, tak żeby skończyć, a się Bartek chyba położył na swój prawy bok pod mojego prawego młotka i tam już dokończyłem, nie? Już te emocje wyskoczyły, czy ty wyskoczyłeś napędzany tymi emocjami tuż właśnie po tym TKO, krzyczałeś coś do publiczności. Co krzyczałeś? Kurde, w pierwsze tempo krzyczałem do kamery, do małolatów, którzy wahają się co robić, że można zawsze wyjść, kurde, ze wszystkiego i naprawdę zejść na szczyt, jest to możliwe, naprawdę wiem po sobie. I to chciałem przekazać gdzieś tam takim prostym przekazem, a do publiczności co szczerze im dziękuję, że kurde 150 osób chciało przyjechać za mną z Wrocławia, ze Złotoryi, z Wilkowa, z moich stron, tutaj do Gdańska. 150 osób za mną przyjechało, więc kurczę, no chciałem w jakiś sposób podziękować, że całą Polskę za mną przyjechali. Skąd taka deklaracja o chęci wstąpienia za Damiana Janikowskiego? Jakieś przecieki o kontuzji, czy o co chodzi? Nie, to jest mój czysty wymysł. To jest mój czysty wymysł, że jeśli... ja życzę Damianowi, żeby ten pas zdobył, bo jest sportowcem z krwi i kości, moim kolegą, zasługuje na to. Mówię, jeśli by taka ewentualność została, że Damian by dostał jakieś kontuzji, to ja jestem gotowy wyjść w zastępstwo. Mam 35 lat. Kiedy, jak nie teraz, odważny świat należy. Jeśli nie z Damianem, to z kim byś się widział w następnej walce? Nie wiem. Czy nie z Damianem? Z Pudzianem. Michał, wygrany, jakby nie patrzył, możesz trochę brylować. Masz kogoś upatrzonego? Kurde, nie mam. To zależy, jak to się potoczy. Widzicie, w naszym rankingu jest, kurde, tak ciasno, tak to się wszystko szybko zmienia. Kurde, no trzy walki temu nie było mnie w ogóle w rankingu. Teraz podejrzewam, że nie wiem, może na piątym miejscu mi się udowolnotować, może na czwartym. Nie wiem, no Mamet, Michał jeszcze jest, kurde, no ciasno. Nie mam takiego kogoś, z kim chciałbym walczyć. Na pewno bym nie chciał walczyć z Tomim Romanowskim. I nie chciałbym na pewno walczyć z Piotrkiem Kuberskim, bo znaczy tego, że to jest mój klubowy też kolega poniekąd z Zankosu. Bardzo się lubimy. To są dwa nazwiska, z którymi bardzo bym nie chciał walczyć. No zresztą no, reszta, jak to mówię, się układa. Ja nie jestem od planowania, tylko odbicie się, prawda? Ręce, nogi, głowa, wszystko w porządku po tej walce? Wyjątkowo tak. Wyjątkowo tak. Nie pojechałem w końcu do szpitala. Będę mógł gdzieś pójść tam do swoich ludzi, się z nimi przywitać w końcu po walce, bo po ostatniej walce z Humburgerem niestety tego
Tego mi nie, to mi zabrano, znaczy zabrano. No musiałem jechać do szpitala po prostu, bo złamałem rękę. I dzisiaj fajnie, że tym zwycięstwem mogę się nacieszyć z innymi i na pewno zaraz do nich pójdę. Wśród publiczności był też jeden bardzo ważny gość, a w zasadzie dwoje bardzo ważnych gości. Była twoja żona i twoje dziecko. Widziałam maluszka w naucznikach, tak, więc jest tam wszystko, wszystko pięknie i bezpiecznie, ale widziałam też ich tą radość ogromną, tak, i jak wychodziliście razem. To jest duże wsparcie dla ciebie, ta rodzina na miejscu tutaj? Największe moje wsparcie, Martynka, największa moja motywacja. Nie mam większej, nigdy nie miałem. Ich zdjęcie wisi w szatni i sobie nakleiłem przed walką, także to jest moja siła, to jest moja motywacja. Jak Janek mówił kiedyś gdzieś, nie, że ojciec bije dwa razy mocniej. Racja. No, dzisiaj przekonał się o tym Bartek Leśko. Mieliście chwilę, żeby zamienić ze sobą chociaż kilka zdań po tej walce, bo widziałam, że dziękowałeś też jego narożnikowi, podchodziłeś do niego. Co sobie powiedzieliście? Wiesz co, no kurczę, powiedziałem Bartkowi, że poszedł wymiany, no ja trafiłem i tyle, nie? Kurczę, bardzo go lubię, Bartka, bardzo go lubię, szanuję za podejście. Normalny chłopak, żaden kurde, nie gwiazdor, tylko naprawdę normalne sportowe podejście. Też jest wojownikiem, wchodzi do klatki, więc mam mój pełen szacunek, jak każdy, kto to robi i ze sportowym szacunkiem się odnosi do mnie. Co to będzie dzisiaj w main evencie? Pytasz o walkę wieczoru pas, czy tą wcześniej? Wieczoru pas. Kurde, ciężka walka dla Bartosa, ale uważam, że chyba, że Bartos jednak ogarnie, nie? Że jest gotowy, Bartos walczył już pięciorundowe pojedynki, nie wiem czy Igor jest gotowy na pięciorundowy, bo się szykował na trzy, choć wszyscy mówią, że to jest mega sportowiec, ja go tak nie znam Igora prywatnie, ani ten. No w każdym razie bardzo ciekawy pojedynek i uważam, że nawet jeśli wygrałby Bartos, to powinien jeszcze Igor dostać rewanż na pełnym okresie przygotowawczym. Widziałeś tą saletkę w wykonaniu Michała Turyńskiego? Nie widziałem walki. Poszła saletka, mój drogi, odklepane. O kurde. No to tak się, jak Michał nie robi w ogóle parteru, no to się klepie, to się klepie saletę. Tak. Ale to Michał Turyński odklepał Patryka. Naprawdę? No właśnie o tym mówię. To nie wiedziałem. Zaskok? Wow. To ciekawe. Pamięta, że Michał Turyński trenował Sandę, tak? No to nie jest też tak, że do końca nie potrafi w tym kontakcie pracować. Powiedzieli, że właśnie na odwrót, albo coś usłyszałem. Nie. Wow, to brawo, to jestem w szoku. Brawo Michał, super. Ale Michał jest bardzo silny. On kiedyś był, Michał też był moim trenerem przez chwilę, jak ten mój obecny trener był na wczasach. To Michał był moim chwilowym trenerem i Michał naprawdę ma ciężkie ręce, silny jest, kowal zresztą z zawodu, także nie dziwię się. Pięknie się zaczął wieczór dla Artnoxów, póki co 2-0. Michał, wielkie gratulacje dla ciebie jeszcze raz. Leć do przodu, rób swoje, trzy wygrane z rzędu, ten ranking ci się należy, wysokie miejsce tam się należy. Zastanawiaj się, kiedy powrót, my ciebie chcemy oglądać w klatce, a teraz idź świętuj. Dziękuję wam bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl